Olimpiada Matematyczna Juniorów. omj.edu.pl. Zawody drugiego stopnia dla województwa pomorskiego odbyły się w Gdyni w trzecim LO przy ulicy Legionów. Witamy w Gdyni. Lista uczestników i ponumerowane zgodnie z listą miejsca z odpowiednim wyposażeniem. Organizacja jak zwykle perfekcyjna i niezawodne sterowanie bieżącymi zjawiskami. Z tej strony poprosimy osobę o nazwiskach na literę od A do K, a z tej strony od L do Z. Koszulki niestety dostali tylko nieliczni wybrańcy, tym razem zielone. W trakcie, czyli między godziną 11 i 14, dla nauczycieli przewidziane jest seminarium. W Gdyni prowadzić je będzie Dominika Regiec, sześciokąty i drugi temat rozwiązywanie równań. Kawa z ciastkiem dla nauczycieli. Uczniowie w tym czasie nie mogą wyjść na korytarz, muszą korzystać ze swoich zestawów dietetycznych w ławkach, nie przerywając rozwiązywania zadań. Tuż przed 11 komisyjne otwarcie przez mistrza ceremonii śluzy wejściowej. I komisyjne zamknięcie śluzy. Od tego momentu uczestnicy mogą korzystać tylko z potencjału własnego umysłu. A tymczasem na piętrze seminarium dla nauczycieli. Z przerwą na kawę oczywiście. I o godzinie 14:00 koniec zmagań. Komisyjne zebranie prac. I uczniowie mają wolne, a do pracy zabierze się komisja. Komisja pracuje za zamkniętymi drzwiami i nie dopuszcza dziennikarzy, więc tego nie obejrzymy. Po zakończeniu zadania są oczywiście dostępne na omj.edu.pl, a zaraz po wyjściu z sali... Tradycja taka jest, żeby zrobić rozeznanie, ile mamy zadań zrobionych, więc może spróbujemy... Najtrudniejsze było drugie? Jest taka tradycja, bardzo fajna zresztą, kto uczestniczył, ten wie, że można zadania wspólnie omówić. Kto chce, może pokazać swoje rozwiązania poszczególnych zadań i można je wspólnie przedyskutować. Zwycięzcy spotkają się w Warszawie na finałach, a my zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach OMJ. Olimpiada Matematyczna Juniorów. omj.edu.pl